witam ponownie, kontaktuję z tej strony, firma Sanetic. Zgodnie z tym, co obiecałem Państwu w poprzednim poście, dzisiaj chciałbym pokazać, jak salę konferencyjną możemy zarezerwować, tak de facto nie wychodząc z Outlooka. Ja chciałbym dzisiaj posłużyć się tą wersją przeglądarkową, ponieważ wydaje mi się, że Outlook stacjonarny jest w większości znany. No i tam mniej więcej wiemy, jak tym kalendarzem się posługiwać. Chciałbym teraz zarezerwować właśnie salę konferencyjną, jakieś spotkanie w salce konferencyjnej. Wybieram, załóżmy, poniedziałek, klikam nowy. Tutaj wpisuję nazwę spotkania, załóżmy spotkanie Office 365. I tutaj poniżej mogę dodać lokalizację. Klikając dodaj pokój, wyświetlą mi się wszystkie sale, zasoby również, bo można również rezerwować samochód czy rzutnik, które są możliwe do zarezerwowania. Klikam, załóżmy, salę konferencyjną. Wybieram termin, nie chcę oczywiście tej sali na cały dzień rezerwować. Ja chcę spotkanie zorganizować od 15 do 16. No i oczywiście zaprosić do tego osobę Karolinę Król, z którą wspólnie zajmujemy się Office'em 365. Teraz oczywiście mogę wpisać jakiś tekst. Zapraszam Cię na spotkanie. Pozdrawiam. No i takie spotkanie jednym kliknięciem zorganizować. Natomiast mogę również skorzystać z asystenta planowania. Tutaj zobaczę dostępne terminy. Jak widać, w poniedziałek ja mam wolny dzień, Karolina również, sala również nie jest zajęta, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby taką salę zarezerwować. Klikając wyślij, taka sala jest już zarezerwowana, o ile nie wyskoczy nam błąd wynikający już z zajętości tej sali. Także na dzisiaj to tyle, dziękuję uprzejmie, do usłyszenia.